mógłby pan powiedzieć o postaci, którą pan gra? Kogo pan gra? Kogo gram? Gram transseksualistę, istkę, nie wiem, czy działacza solidarnościowego Adama, który po jakby przełomie, po obaleniu komuny zmienia płeć i staje się wielką. To jest osoba, która jakby ma... Osoba obdarzona bardzo smutnym losem, jakby od samego początku do samego końca. Gdzieś tam jakby i jako Adam ukrywający się gdzieś tam, później nakryty przez służby bezpieczeństwa, później nakryty przez żonę. I jako później Ewa, od której odwracają się jej przyjaciele, którzy razem z nią wcześniej pracowali nad obaleniem poprzedniego systemu. Cały czas dostaje po kolanach. A do tego dochodzi rak. Postać tragiczna w zasadzie. Postać tragiczna. Jakikolwiek wybór podejmie, jest nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Niestety, znaczy cały czas odbija się od jakichś takich barier przedziwnych, związanych z tolerancją. Myślę, że przeważnie. Tolerancja. Ale też jakby i starym, i nowym systemem. Czyli należy do osób, które nie mieszczą się w żadnym schemacie. Każdy schemat jest... No niestety. Za mały. W jaki sposób ta rola jest dla pana wyzwaniem aktorskim, artystycznym? Znaczy, jest wyzwaniem przez to, że mam do zagrania i mężczyznę, i kobietę. Ale jakby i w tym mężczyźnie muszę znaleźć odrobinę kobiety, i w tej kobiecie odrobinę mężczyzny. Znaczy, brzmi to paradoksalnie, ale trochę tak jest, że mężczyzna, który chce być kobietą, jest kobiecy, ale mężczyzna, który staje się już kobietą, wtedy jest dosyć mocno męski, prawda? Znaczy trudno to jakby ukryć, nie? Bo chyba tylko w Tajlandii, jakby trudno się rozeznać. Czy są to transseksualiści, czy to są kobiety? Tak, bo tam poszerza się definicję płci, czyli zamiast dwóch płci, które mamy na przykład tutaj w Indiach, jest parę. A czy uważasz, takich osób w społeczeństwie jest dużo, wbrew pozorom, bo są to rzeczy, które... zamyka się gdzieś tam w czterech ścianach dramatów rodzinnych czy osobistych. Czy pana rola, ten spektakl ma jakąś misję pokazania ludziom takich osób, czy też złamania różnych tabu solidarności, tabu... Znaczy ja myślę, że tak, że od kiedy, nie wiem, Anna Grodzka jest w Sejmie, to nie jest już jakieś wielkie tabu, tak na dobrą sprawę. Została wybrana przez jakichś tam ludzi, jest w Sejmie i jakby nie ma z tym problemu gdzieś tam. Ja myślę, że tutaj większy problem jest w tolerancji. Że przez nietolerancję, niezależnie od tego, czy ja gram transseksualistę, czy grałbym kogokolwiek innego, to że przez nietolerancję zdarzają się straszne nieszczęścia. Myślę, że to jest jakby gdzieś tam istotniejsze. Nie problem transseksualizmu, ale problem w ogóle nietolerancji. Tak, tylko w tym momencie, jeżeli ta osoba dociera do swojej tożsamości, i chce być kobietą, chce być wolna i jakby chce tej tolerancji dla siebie, powoduje dramat rodzinny, a co za tym idzie kolejny swój dramat. Ale oczywiście, czy jest to błędne koło, czy z tego koła można w jakiś sposób wyjść?
Nie wiem, no, stykamy się z, jakby, z, jakby już od początku w dramacie Julii Chowalińskiej z sytuacją bez wyjścia. Nie wiem, jak to wygląda w życiu. Trochę, ja trochę działam na swojej wyobraźni gdzieś tam i podpieram się tym tekstem, ale oglądając na przykład dokument o Annie Grodzkiej, ona ma świetny kontakt ze swoim synem. Ja jako Ewa w przedstawieniu nie mam tego świetnego kontaktu. Zabiegam o ten kontakt, marzę o tym, żeby syn powiedział do mnie mamo. Nie uzyskuję tego. Nie wiem, no jakby każdy przypadek jest indywidualny, każdy przypadek zupełnie inaczej się rozgrywa. A to, co można jakby gdzieś wziąć jako, jako wspólny mianownik, to też między innymi tę całą solidarność, która walczyła o wolność. Ja to później mówię w finale przedstawienia, że o to walczyliśmy, o wolność, o tolerancję, o prawdę. Której nie ma. Której nie ma de facto. Czyli jest to też podsumowanie, no podsumowanie naszej historii, która walki o wolność, której nie ma i która kończy się dramatem jednostki po raz kolejny. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję.